Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w nowym odcinku z Oculus Rift. Na moim kanale jesteśmy w Ultimate Buster Experience, czyli w skrócie to wahadełko mną wybuja i nie zrobi tego, uwaga, na siedząco. O nie, bo Mati sobie wymyślił, że przejście poziom wyżej i spróbowanie przejścia właśnie tego na stojąco to jest jak najbardziej dobry pomysł. Wysprzątał sobie pokój, zrobił miejsce i możemy się wesoło bawić. Tu jest ogólnie taka sprawa, że jest kalibracja. Jestem na wprost. Jak się przewrócę, będzie na Fail Army czy gdziekolwiek, internety zobaczą. A jak się nie przewrócę, to stwierdzę, że mój błędnik i utrzymanie równowagi w miarę chyba daje radę. Także przejdźmy, to jest tak, że są dwa poziomy, jest w mieście i później jest w jakimś takim kanionie. Także zrobimy tak, że przyjdziemy sobie to w mieście, a później w kanionie. Chyba że będzie ze mną źle, to w kanionie jest jeszcze taki orzeł. To zrobimy sobie orła w ramach odpoczynku. Ale w tym momencie ja muszę jeszcze zobaczyć, czy nagrywa na pewno dźwięk. Tak, nagrywa, no bo przecież nie będę się poświęcał, jak słuchajcie. Tego nie nagram, także musiałem to sprawdzić. Przejdźmy jeszcze raz. Kalibracja, ok. I przejdźmy w ten poziom. I jestem tutaj u góry, ale oso... Stary, gdzie ty masz głowę? Wow! Co? Tak, to nie po naszemu, to ja nie umiem. Dobra, Ultimate Booster Experience, jeszcze mam coś wokół? Nie, już nie mam. Gołąb sobie tutaj usiadł, ale miło, ale będzie fajnie. Tylko chcę nacisnąć OK i odłożyć gdzieś pada. To będzie co najmniej ciekawe. I tutaj się ustawić na środku. O, synchronizować sobie. Wszystko będziecie pięknie widzieć. Zaczynajmy. Ojeju. To będzie cudowne. Matko Boska, ratuj się, kto może? Dlaczego ty to uruchomiłeś? Ty rzeczywiście nie masz głowy. Ta głowa jest ode mnie. Dobra, stoimy. Jest dobrze, ale muszę jakoś chodzić dziwnie. W sensie to mnie troszeczkę... Wow! To mi troszkę pomaga. Siup! Jest, awesome. Jeszcze sobie tylko dźwięk podkręcę. Tak jest. Lecimy, Bożek. Nie, tylko nie tak szybko, nie rób tego! Dobre to jest. Dobre, cudowne doświadczenie. Wow! Moje nogi, dlaczego w realu stoję? Dlaczego? Ale ten daleko. Nie patrz! Zamknij oczy! Wow! Ej, dobre to jest. Nie wolno patrzeć przed siebie, bo jak się patrzy przed siebie, to się robi niedobrze. Trzeba czasem odwracać głowę tak. Ale zróbmy wyzwań. Mati patrzy na wprost tylko i wyłącznie. Czekajcie, bo tu już mam spanie. Okej? Okay? Nie rób takiego czegoś do przodu, bo ja tu mam komputer. Człowieku. Nie! Okej. Także weźcie, wyłączcie komentarz. W sensie, tylko wystarczy, że na mnie będziecie patrzeć. Bo naprawdę ja tu nie wiem w ogóle, co mówić. Wow! Wow! Okej, okay, cudnie. Cudo. Uch, się spociłem. Masakra. Nie! Stary, widzę swoje nogi i jest mi troszeczkę niedobrze! Stój! Wow! Cudowne to jest! Czekaj, patrz przed siebie, patrz! Ale fajnie, mogę dotknąć? Gdzie jestem w ogóle? A tutaj! Wow! Nie! Dlaczego ja się tak spodziewam? Boże kochany, ja to muszę wyłączyć. Dlaczego ja lecę? Co się dzieje, kuźwa? Au. I co ja mam powiedzieć w tym momencie? Ja nie wiem w ogóle, gdzie ja jestem, gdzie wy jesteście. Boziu, tak, zresetuj mi poziom. A gdzie mam pada szukać? Bo nie wiem, wiesz? Czekajcie, tu mam kabel. O, jak ja mam tutaj kabel, to tu jesteście wy, tu jest krzesło i tu jest pad. To było cudowne. Robimy to jeszcze raz, ale nie tutaj. Weź mi to wyłącz, się pożygam w tym momencie zaraz. Robimy poziom drugi. Jasne, jak dowalić, to zróbmy... Ja muszę zobaczyć na pewno, czy z tym dźwiękiem jest ok, bo coś mi wariował rejestrator dźwięku, ale nagrywa teraz, więc już jest ok. Poziom numer 2. O, a jak pad przestał działać, to znaczy, że mamy jeszcze klawiaturę. I możemy robić wszystko z klawiaturą. Czy ja naprawdę muszę? Tak, musisz, Mateusz. Musisz, zrób to. K
calibrate, aha, enter, że się moje kalibrować, debil, dobra. Kalibruj swój umysł, tak, skalibruj swój umysł, ty jesteś bardzo genialny. Inteligencja tego odcinka przerasta wszystkie poprzednie. Nie tak! Już ci tłumaczyłem, że nie tak, stój, nie ruszaj się! Bo naciskasz enter, debilu, to potem tak jest. Dobra, mamy tutaj Eagle Mode, press trigger to start, a ja nie mam trigger w tym. Start select level, dawaj. Wow, jestem, weź to odrzuć gdzieś. Cudownie, jestem orłem, lecę. Wow! Ej, to jest takie fajne troszeczkę odpocząć od tego, ale ja już się boję, tam zaraz będziemy. Tam zaraz usiądę. Gra ogólnie kosztuje, nie wiem, 2 euro, to więc stwierdziłem, że kupię. I stwierdziłem w tym momencie, że to był najlepszy chyba zakup, jakiego dokonałem. Wow! Ale to się na tym nie skończy, ja jeszcze mam zamiar, gdzie wy tu jesteście? Mam zamiar nagrać kolejkę, też na stojąco, ale to może nie teraz. Był tutaj u mnie taki odważny kolega, który kolejkę przeszedł i zaparty, po prostu przywiązany do ziemi, taki rozkrok i stoi! I zabi człowieka, on się nie ruszy! No, słaba z nim zabawa była. Ale to nic, zobaczymy co będzie ze mną. To już wylądowaliśmy, naprawdę to musiało być takie krótkie. Uff, dobrze, że ja nie pojadłem, naprawdę. Już wziąłem naukę z poprzednich odcinków, w sensie głównie z tego, z rollercoastera, że się nie je, a przede wszystkim nie pije gazowanej wody, także no, o tym musicie wiedzieć. Dobra, a teraz, zanim zaczniemy, patrz to, raz, dobrze, wszystko funkcjonuje, wezmę klawiaturę, najadę na to, start select level, czekaj, aha, spację mam nacisnąć, okej, okay, już rozumiem, nie no kurde. Ultimate, a dlaczego to jest takim kolorem? Wow, już jedziemy, dobra, no to jedziemy, proszę bardzo, po raz drugi. Ja nie będę dużo mówił, po prostu na mnie patrzcie, ja się muszę skupić na tym, żeby utrzymywać równowagę, bo po prostu człowiekiem, ale stójmy do przodu, stój Mati do przodu, nie oglądaj się, bo jak stoisz do przodu, to jest najlepsze doświadczenie. A jest cudowne, uwaga, w dół. Wow! Ty, chmurki, niebo, orzeł, lecimy z powrotem. Ja się tu naprawdę zżygam dzisiaj. Autentycznie, wow, może bym jeszcze dokręcił i przejechał kolejkę dzisiaj. To jest pomysł w życie. Pomysł życia, a później obiad mama przyniesie. Wow, co to było? Jak wy to robicie? Lecimy. Okej. Okay. Mati zrównoważył upadek. Chodzi po pokoju, tak wydreptany to ja tu dawno nie miałem. A gdzie jest mój kolega? Ty też nie masz głowy! Człowieku! Boże kochany, to mnie tak najbardziej do tyłu mnie jakoś bierze, nie wiem dlaczego. Do przodu też trochę, ale najbardziej tak ewidentnie do tyłu uciekam. Wow! Awesome. Pytanie, życie dla gry, czy tutaj też mnie wystrzeli, czy to się chamstwo psuje drugi raz? Czy już wzięliście z tego wnioski? Wnioski? Nie, ja już czuję, że to się schrzani. Ja już wiem, mikrofon chyba pierwszy. Już wiem, że to się schrzani, ja już to słyszę, ja już to czuję, ja już przeczuwam, że tu będzie źle. Ze mną będzie źle. Wow! Tak, pozycja odpowiednia w tym momencie, nie? Nie. Dlaczego? Bo jakiś debil mnie próbował w ten sposób zatrzymać, dlatego to się schrzaniło. I będzie siu! Lecę, biegnę, będzie puf! Okej. Nie, ja już mam naprawdę, mój błędnik ma taki wielki poziom. Przepraszam za przekleństwo, ale już wyjebanie na tą grę. Że już chyba się wyłączył przy tym upadku. Ja już mam definitywnie amen, dość. Idę żygać. A na poważnie, to było mi niezmiernie miło was gościć w tym odcinku. Zapraszam was już na kolejny. Trzymajcie się, standardowo w opisie macie wszystko. Cześć! Czy ja jestem blady? W ogóle, nie? No, na razie.